Filmopolis. Subiektywny przegląd filmów z repertuaru zielonogórskich kin. Recenzje, ciekawostki, wywiady. Cześć, witajcie w Filmopolis, Michael Malinowski. Marcin Olechnowski. Powróciliśmy po przerwie letniej, nie świątecznej, tylko się wszystko pomieszało z tego nadmiaru wolnego. Nie, wakacyjnej przerwie. Wracamy, ale filmy cały czas oglądaliśmy i dzisiaj dwa wam zrecenzujemy. Obcy Romulus oraz wcześniej Kruka. No i zastanowimy się w ogóle, jaki ten sierpień był w kinach. Zaczynamy Krukiem. Kruk jest nową wersją filmu sprzed 30 lat, jednak zdecydowanie bardziej szczegółowo przedstawia historię związku Shelley i Erika. Dwoje wrażliwców próbuje zacząć nowe życie z dala od przestępstw i patologii, w których wyrośli. Jednak przeszłość nie pozwala przed sobą uciec. Gdy oboje padają ofiarami brutalnego morderstwa, Erik u progu zaświatów dostaje propozycję nie do odrzucenia. Aby ocalić duszę ukochanej przed piekłem, musi powrócić na ziemię, by wymierzyć karę odpowiedzialnym za jej śmierć. Występują Bill Skarsgård, FKA Twigs, Laura Byrne i Danny Houston. Reżyseria Rupert Sanders. Zanim to, jaki jest ten nowy film i czy rzeczywiście taki zły, to pogadamy sobie w ogóle o Kruku. Opowiedz o historii. To się zaczęło od komiksu w ogóle. Wszystko zaczęło, tak jest. Nie? To był zresztą komiks bardzo niszowy, który nie był Marvel, to nie był DC, to po prostu niszowy komiks, bardzo autorski, ale no, trafił gdzieś fajnie na podatny grunt, gdzie zauważyli, że to może być dobry ten scenariusz. Zresztą on się dobrze sprzedał, jako komiks też się dobrze sprzedał, ale był podatnym gruntem pod scenariusz i wcześniej w ogóle, taka ciekawostka, to wiem, że Kruk w ogóle miał być teledyskiem. I tak w pierwszej wersji miał być teledysk i to teledyskiem dla Michaela Jacksona nawet, nie? To były pierwsze takie próby w ogóle gdzieś tam realizacji, ale później właśnie no, stwierdzili, że jednak pasuje to na fabułę zrobienia kinowego. Zauważmy, że to jeden taki z pierwszych filmów, gdzie komiks był przenoszony w latach 90. On bardzo podobnie kreską w ogóle wyglądał do Turtlesów i komiksowo był bardzo takim właśnie niszowym, dziwnym, a później nagle okazał się mega hitem filmowym i już tak nawet nie kojarzony był z tym komiksem. Czemu ten film z 94 roku, pierwszy, stał się kultowy? No, myślę, że kultowość to zdecydowanie nadał po prostu wypadek, który się zdarzył na planie filmowym i gdzie Brandon Lee niestety stracił życie. Został zastrzelony. Felerna akurat sytuacja, ponieważ Brandon Lee wtedy był u szczytu. To była jego szansa właśnie wypłynięcia na szerokie wody i miał taką dużą wtedy możliwość. No niestety została zatrzymana, ale dzięki temu, nie? No, film stał się właśnie kultowy. On się kultowy też z innych rzeczy jakby złożył, ponieważ też ścieżka dźwiękowa to jest jedna z najlepszych w ogóle ścieżek dźwiękowych uznawana. I wtedy też była wielkim hitem i dobrze się sprzedała. Do tego no, film realizacyjnie też się spodobał, bo w kinach no, sporo osób poszło do kina i oglądało film i było zadowolonych. To trzeba powiedzieć, dlatego zaraz zaczęły powstawać następne części, które już każda z nich była no, coraz gorsza, można powiedzieć. Serial, kilka lat, dosłownie 4 chyba czy 5 lat tak później powstał serial filmowy, bazujący dokładnie na filmie tym bazowym. Nie? Jakbyś miał powiedzieć, czego zabrakło w tych kolejnych filmach w porównaniu do tej pierwszej? Nie wiem, tego właśnie aktora mocno zaangażowanego, charyzmatycznego, nie wiem, dbałości rzeczywiście o te kadry, bo to wszystko mnie fascynuje w pierwszej części, że wszystko jest wysmakowane od początku do końca, wszystkie sekwencje, rzeczywiście to, jaki jest ten główny bohater, nie tylko jak wygląda, ale widać jego zaangażowanie i w scenach takich dialogowych, ale też w scenach wszędzie, gdzie się rusza, czy nie wiem, zbudowanie całego tego świata, także właśnie dbałość, chociażby o ścieżkę dźwiękową, zabrakło po prostu tego pietyzmu potem? W każdej z części w ogóle czegoś zabrakło, nie? To tak naprawdę to po trochu, bo reżyserzy następnych filmów próbowali jednak robić coś innego. Dwójka była bardziej taka podobna do jedynki, ale była takim trochę odzwierciedleniem, natomiast zabrakło i klimatu, i kultowości jakiejś postaci. Nawet
No, główny bohater, no, jednak w pierwszej części Brenoli stworzył taką postać, która tak mocno przykuwa uwagę, a w następnych już nie ma tego, nie? Nie ma właśnie zabawy filmowaniem. Te kadry to tak, no, przypominały te kadry komiksowe. Każdy kadr po prostu był ładnym obrazkiem. Nie? I widać, że była ta zabawa stworzenia właśnie czegoś takiego, gdzie po latach teraz to nawet jeszcze lepiej się ogląda, pomimo, że widzimy archaiczność niektórych efektów specjalnych, ale one nie rażą ze względu na to, że po prostu była widoczna dbałość o realizację tego filmu. No a przy następnych ani nie było już ścieżek dźwiękowych kultowych, pomimo, że w dwójce się Iggy Pop pokazał też jako jeden z członków gangu. Ciekawostki. No, ale już nie było. Nie? No dobrze, no i jest ta nowa wersja, jednak jest inaczej. Już pierwsze wrażenie moje było takie, i pamiętam, co mi powiedziałeś przy oglądaniu właśnie jedynki, że tam bardzo fajnie, szybko jest rozegrane do tego momentu morderstwa. Tak? W zasadzie zaczyna się już tym, potem fajnie, krótkimi retrospekcjami mamy załatwione wszystko to, ten background, to wszystko, co powinniśmy wiedzieć, kto jest kim i dlaczego. I dostajemy właśnie wysmakowane kino zemsty komiksowe. Natomiast tutaj dostajemy... Ja bym powiedział, nie wiem, jakbyś pierwsze pół godziny czy 40 minut tego nowego filmu jakbyś nazwał, jaki to jest gatunek, bo dla mnie to chyba jakiś melodramat młodzieżowy. No coś takiego i to taki widać wpasowujący się w realia współczesne, czyli takiej młodzieży z problemami, niezadowolonej, smutnej, która gdzieś tam odnajduje szybko miłość, bo tak naprawdę to taka... momentalna, szybka miłość. Tak, aż bardzo mało patetyczna, nie? Niewiarygodna w tym wszystkim. Wręcz, o ile, no dobra, bo możemy uwierzyć, że się szybciutko w sobie zakochali, ale... Zakochać się, zauroczyć. Ale że tak patetycznie do tego podchodzą i tak to zostało przedstawione, no niestety to jest. A byłby potencjał, bo ja rozumiem zamysł twórców, że chcieli zupełnie coś innego. No okej, może stwierdzili... Chociaż to ryzykowne, że robić remake, bo to jest remake, mamy tych samych bohaterów, chociaż nie wszystkich. Moim zdaniem to bez sensu, że na przykład nie ma tej dziewczynki, która w pierwszej, prawda, też była, i tego policjanta, że tak naprawdę zrezygnowano z pewnych elementów, które też były mocne w tej pierwszej, oryginalnej wersji. No ale dobra, chcieli coś niby to samo, ale zupełnie inaczej, ale moim zdaniem to były nietrafione wybory. Znaczy, przede wszystkim faux pas to było to, bo można tutaj nawiązać bardzo ładnie też do Obcego i Ridleya Scotta, który Prometeuszem popełnił ten sam błąd. Czyli zaczął wyjaśniać, a w pierwszym kroku było to, że my mieliśmy, po prostu już byliśmy jakby w środku. Nie wiedzieliśmy, skąd on jakby się sprowadza, ten kruk, nie? To nas nie obchodziło, co tam wcześniej było, nie? Najważniejsze dla nas o teraz zemsta i odkrywanie powolne kart. A w tym kroku no mamy wyjaśnione w ogóle wszystko od początku, no bo właśnie, skąd się zrodziło. No właśnie, po tych scenach melodramatycznych dostajemy te zaświaty, których jest za dużo, które są no właśnie nieciekawe przez to, że są zbyt jasne, a jednocześnie tam nie ma nic takiego, co by mnie fascynowało w ukazaniu tych zaświatów, nie? Więc, w ogóle więc... takich dużo scen jest, gdzie oni się kręcą, wiją w ogóle w firankach, w przestrzeni. I to jest strasznie nużące w ogóle, nie? To nie ma w tym żadnej chemii, bo gdyby była jakaś chemia wizualna, po pierwsze, coś, co moglibyśmy smakować jako obraz. Drugie, moglibyśmy aktorsko smakować tak, że oni faktycznie to przedstawiają tak, że fajne są te sceny. Ale nie, to się ciągnie. No, niewykorzystani są, bo o ile on naprawdę, Bill Skarsgård, nie świetny aktor. I kurczę, wystarczyła mu chwila w Johnny Wicku, nie, żeby po prostu zagarnął ten moment. No i tutaj moment, jak się zamienia już w kruka, jest dużo ciekawszą postacią niż wcześniej. Jest naprawdę fajny. Ja się obawiałem jej, bo kto to w ogóle... A potem się okazało w filmie, że ona jest jakaś, nie? Ona ma jakiś coś swojego oryginalnego, ale została niewykorzystana w tym filmie. I okej, no to powiedzmy, że mało to by było ciekawie przedstawione, czy w ogóle dziwnie melodramatycznie na początku, ale spodziewałbym się, że jak już w końcu nie żyje i powraca jako ten kruk, że będzie się działo.
A tymczasem ja bym tak podsumował, że w tym filmie to kina zemsty jest może 10, góra 15 minut i to jest głównie pod koniec. No i tak można powiedzieć, a że tak jedna naprawdę, jest akcja. To, a tak naprawdę to on się tak snuje i dostaje w ciry i się dziwi, Jezu, żyje, odżyłem. I tak dziwi się i potem znowu, nie wiem, wraca i znowu się dziwi, że żyje. Nie? Gdzieś idzie, wraca do punktu zero, idzie, wraca do punktu zero i... Dokładnie, no to jest to, gdzie w pierwszej części Kruka, no to większość filmu to było po prostu rozpracowywanie, tak jak w grze komputerowej, po kolei każdego z bossów tak zwanych. Nie? A tutaj chcieli zrobić bardziej kino ambitne, ja to tak odbieram. Nie, bo tak, chcieli zrobić o młodzieży z patologicznych rodzin, po strasznych, traumatycznych różnych doświadczeniach, którzy się odnajdują i chcą mieć szansę na nowe życie. Potencjał na jakiś ciekawy dramat tutaj jest, nie? Ale niestety to zostaje porzucone w połowie filmu i w ogóle zostawione i bez sensu, bo w tym samym przekreśla to wszystko. Jest potem wałkowane takie to, że on właśnie zmienia się w tego mściciela, więc sam się zmienia z tego wrażliwego chłopaka w tego agresywnego mordercę, ale to też jest tylko taki zamysł przez chwilę, że chcemy przedstawić, jak to jest, że on się zmienia, ale to też jest porzucone. Nic z tym się nie dzieje, nie jest to pogłębione. To co fajne, no, mogliby wykorzystać, to faktycznie to, że on jest zaskoczony tym, że coś się z nim dzieje, nie? Bo jednak pierwsze już wrażenie tego, tej istoty, tej poza sferą tą ziemską, już jakby od początku jest z Brandonem. On już wie, gdzie się kierować, nie? Jako Erik. Natomiast w tej, no on jest zaskoczony tym wszystkim. On nie wie, gdzie dalej jest, snuje się. Tylko, że to za długo po prostu trwa. To jest rozwleczone i też nie jest wykorzystane w jakichś fajnych momentach, nie? Czy humorystycznych nawet, bo to też można by było wykorzystać coś fajnego. Nie? No bo tak, jest tutaj niby też trochę szatańsko-mrocznie, bo taki miał być ten główny zły bohater, którego gra Danny Houston. To też jest bo tu jest dziwne. Zupełnie inny pomysł na tych złych niż właśnie w tym filmie 30 lat temu. No i też Danny Houston spoko, ale generalnie cały wątek też nie brakuje tutaj jakiegoś rozegrania fajnego z tym wszystkim. To też jakiegoś tak, jego jakby usadzenia i potwierdzenia, dlaczego on w tym filmie jest i jest akurat prawie, że szatanem, kurczę, nie? No mocy brakuje tutaj, no, nie? Temu pomysłowi, żeby go pociągnąć całkiem. Na mały plusik muzyka, oczywiście to nie ma podskoku do tej ścieżki dźwiękowej 30 lat temu, ale były momenty też ciekawe. Byłem akurat pozytywnie zaskoczony muzyką, bo myślałem, że będzie dużo gorzej, nie? A akurat tam sceny, gdzie miałoby się pojawiać, tylko też co dziwne, tam zauważ te sceny muzyczne dobre, to pojawiały się w momencie, jak on sobie idzie ulicą. Najczęściej to były wtedy wrzucane te utwory jakieś fajne. Też dziwne. Brakuje jakiegoś wyczucia, to na pewno. Wrażenie jest takie scenariuszowe. Ja miałem takie wrażenie, że ten scenariusz był nadpisywany z 20 czy 25 razy. Tak jakby co chwilę coś zmieniali, dodawali, zmieniali, i dodawali. I tak zatrzymali się w pół kroku, że dostajemy trochę film taki, a trochę taki, no, a w sumie to tego kino, no dobra, to jeszcze dorzućmy trochę tego. I przez to jest niespójne i bo gdyby pociągnęli, okej, coś zupełnie innego, ale to tak konsekwentnie pociągnęli do końca, chociażby ten wątek tych ich przeszłości i tego, z jakich rodzin pochodzili, no to jeszcze może bym po prostu jako osobne dzieło jakoś mógł ocenić, ale ponieważ porzucają te ambitne plany, no to niestety przekreślają to. Więc szkoda. I jeszcze na dodatek chyba dodajmy słowo o tej otoczce marketingowej, bo chyba tutaj też nawalili mocno. No pierwszym zwiastunem, tak? No bo też dlaczego? No do kogo skierowany miał być film? Ja nadal nie wiem. Nadal nie wiadomo, tak? Bo do fanów raczej nie, bo... Nie, bo tu się okazało, że właśnie... Od razu reakcja była fanów. Że ponieważ zrobili coś zupełnie innego, inni mieli pomysł, no to fani od razu to odrzucili. Wyśmiali wręcz. Czy w takim razie zrobili to do nowego pokolenia, które nie pamięta tamtego filmu? No i dokładnie też nie, no bo moim zdaniem to nowe pokolenie to się wynudzi i nawet nie zwróci uwagi na to, nie? No to oceńmy w skali od 1 do 10. Wiesz co, no kurczę, jako że lubię tą serię, no ten mnie się rozczarował. Nie, no 3 na 10. To jest zły film. Ja uważam, że to jest po prostu zły film. Szkoda mi głównych aktorów.
Szkoda mi tych ludzi, szkoda mi pomysłu, nie wiadomo po co zrobiony w ogóle. Ja daję 5 na 10, o, także dosyć wysoko, za fragmenty, średnio, za taką fragmentaryczność. Wiesz, że na przykład momenty, nie wiem, z tego pierwszej pół godziny, jakbym coś tam, tak, widzę coś tam, jakiś zamysł, tylko niestety porzucony. Jakieś tam ambitne zalążki widzę, no i to też nie jest tak totalnie źle zrealizowane, nie? Gdyby się zdecydowano, żeby pociągnąć coś z tego jako całość, a nie tak zmieniać ten film co kilka razy, to bym stwierdził, że niektóre rzeczy były po prostu dobrze zrealizowane. Ale sceny akcji też są kiepskie. Nie, sceny akcji akurat kiepsko, tak. One nie ciągną tego filmu. W ogóle teraz uważam, że jest bardzo ryzykowne robić tego typu kino, bo widzowie po Johnie Wicku są bardzo teraz wymagający. Dokładnie. Duże oczekiwania nie są co do tego. A tutaj on się miota, on nawet nie umie... No kurczę, ja nie wiem dlaczego, ale ten... Bo to nie jest wyjaśnione i w sumie jest mi to obojętne, ale Brandon Lee po prostu był niesamowitym jakimś mistrzem w tych sztuk walki i to było super, nie? A tutaj on powraca i nadal jest takim samym gamoniem, jakim był, nie? No to... No niestety. No dobrze, to oceniliśmy i sami już wiecie, jak my podchodzimy do tego nowego Kruka. No i szkoda. Szkoda, bo tak naprawdę możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o oryginalnego Kruka, to lubimy bardzo, a dla ciebie nawet to był ważny film. Tak, i jest ważny, bo to jest film, który jest w mojej dziesiątce pierwszej. I film, który ja kilkadziesiąt razy oglądam i za każdym razem czerpię z niego przyjemność. Więc... No to może po prostu, jak nie oglądaliście, to zapraszamy do obejrzenia Kruka sprzed 30 lat, a tymczasem poruszymy temat Obcego. Akcja filmu Obcy Romulus rozgrywa się początkowo na odległej kolonii górniczej, skąd główna bohaterka o imieniu Rain pragnie uciec wraz ze swoim syntetycznym bratem Andym, robotem zaprogramowanym do opieki nad nią w zastępstwie rodziców. Dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek kosmiczny i planują dotrzeć na bezpieczną planetę bez starzenia się dzięki komorom kriogenicznym. Nowi pasażerowie nie wiedzą jednak, że statek skrywa również groźnego drapieżnika. Występują Kaylee Spenny, David Johnson i Archie Renaud. Reżyseria Fede Alvarez. Seria, która ma lat 45. No, opowiedz trochę, jak to się wszystko zaczęło. No, Ridley Scott przede wszystkim, nie? Który zrealizował, no może nie swoją wizję, tylko danego Banana, który scenariusz, bo tam miał nawet kto inny reżyserować, teraz nie pamiętam kto. No ale Ridley Scott nadał temu filmowi właśnie taki rys bardzo ciekawego obrazu. Zresztą tam mnóstwo artystów się zebrało, bo i Mobius, i Giger, który stworzył zresztą Obcego. To był zalążek w ogóle, przewrócenie jakby kina science fiction w filmografii, gdzie pierwszy taki film pokazany został praktycznie, gdzie pokazano takie brudne przestrzenie, nie takie ładne jak w Odysei Kosmicznej. Nie, to nie Star Trek. Ani nie Star Trek, tak, nie? Nie też przygodowe Gwiezdne Wojny. Tylko urealnili to właśnie tym, że to mogła być jakaś kolonia właśnie, gdzieś tam robotnicy, którzy przewożą. No i znajduje się coś, co jest nieznane i tak naprawdę w pierwszej części Obcego to tam tak naprawdę jest bardzo mało i w drugiej połowie filmu dopiero się gdzieś tam pokazuje, nie? Ale jest to napięcie, jest groza, no jest klimat zbudowany zdjęciami, scenografią. Wszystko to działa. No i myślę, że też na duży plus początek jednej z najfajniejszych kobiecych postaci w ogóle w kinie. Silnych, nie? Tak, bo jak myślicie, że Wonder Woman jest fantastyczną, feministyczną jakąś ikoną, to Ray obejrzyjcie Play po prostu, jak Sigourney Weaver tą rolę przez lata grała. Tak. No i to zresztą, tą postać, bo bardzo fajnie później Cameron jeszcze podbił. Tak, ja bym powiedział, że ja nawet jeszcze bardziej lubię, jak olbrzymi stopniu szanuję pierwszą część Ridleya Scotta, to jeszcze bardziej lubię to, co zrobił James Cameron, ponieważ Cameron potrafi grać na emocjach. Podorzucał tam jeszcze elementy, które też stały się ikoniczne dla tej serii. Bardzo ważne są androidy, nie? W tej całej serii. Więc tutaj w pierwszej i w drugiej części, jeszcze do tej drugiej części dorzucił dziewczynkę i kotka, to już w ogóle rewelacja. Co ciekawe, pierwsze cztery filmy każdy zrobił
bardzo słynny, świetny reżyser o swoim stylu, ale każdy był inny i inny tak, styl. Ale świetny reżyser, tylko nie zawsze w swoim czasie, bo trzeba Finchera tutaj uznać, że to był początek, tak, jego. To był debiut, tak, Finchera, jeżeli się nie mylę. Monteledyskami mogło zaczynał. Tak być, bo Obce był jego, tak, i on powiedział, że nigdy więcej swoje scenariusze już będzie robił. No ale to tam z producentami był ten problem i ale tak mi naprawdę... mi się podobał wtedy, może poza początkiem, gdzie niestety no, zmarnowali... teraz reżyserska wersja jest dużo lepsza, tak? Więc warto bardziej sobie reżyserską oglądać. Faktycznie Fincher miał lepszego nosa. Fincher trójka, no i Jeanette czwórkę, tak, nie? Czyli co ciekawe, ten pan od Amelii zrobił Obcego i też świetnie. I nie? Też fajnie. Tam niestety efekty się trochę zestarzały, bo to było komputerowo już robione i niepotrzebnie. Natomiast klimatem, no czwórka też jest bardzo fajna. Czemu potem było źle? Co zepsuto, że zaczęło to no myślę, w ogóle nie robić wrażenia? W pierwszej kolejności Obcy kontra Predator to były, no bo to były słabe filmy, nie? Które osłabiły markę, a do tego jeszcze Ridley Scott przyszedł i stwierdził, że chce pokazać, jak to było właśnie wcześniej, skupić się, skąd się te ksenomorfy pojawiły i skąd ten obcy w ogóle jak się zjawił. Nawiązanie do wielkiej tajemnicy z pierwszej części, czyli kim są te duże postacie, które się pojawiają w filmie. No i zrobił to tak, że no Prometeusz jeszcze jakoś sobie radził, ale w następnej części, która no była diabelnie w ogóle zła, źle wykonana, ona jest fatalnie, to tak jakby jakiś horror taki po prostu pospolity, a Ridley Scott się za to wziął, no nie wypaliło, nie? I osłabiło na długo tą markę. No ja miałem pewne nadzieje, jak Disney przejął, nie? 20th Century Fox, bo miałem tą nadzieję, że właśnie trochę Ridleyowi odbiorą tego filmu, nie? Że jednak ktoś inny. I no i tak się stało, że wreszcie ktoś inny, tak, i to nie byle kto. Było wróżone, że no to jednak jak Disney, to zrobią łagodniejszą wersję, tak, dla dzieci. Nie. Jest mocniej, chyba najbardziej w ogóle gorowy z wszystkich tych części. Tak mi się wydaje, Alvareza ta wersja, bo jest chyba najbrutalniejsza. Ja bym powiedział tak. O ile brutalność, to wiesz, jeszcze też można różnie pokazywać. Brutalność widziałem w wielu filmach, mhm, ale to, co przede wszystkim tu działa, to jest napięcie. Reżyser potrafi mnie trzymać w napięciu i ja naprawdę przez większość tego filmu siedziałem w kinie i... Ale to jest reżyser... Spowodował, że tak. Byłem. Który zaczynał takimi filmami, tak? Czyli jego Nie oddychaj, na przykład dwie części. To właśnie jest taki film, który w ciasnych przestrzeniach jest realizowany i który macie trzymać cały czas w napięciu. I on tutaj świetnie to wykorzystał. Później było Martwe zło, gdzie tutaj trochę podzieliło fanów, ale on jest dobrze zrealizowanym filmem. To trzeba też przyznać, że bardzo dobrze zrealizował. Też są momenty, gdzie fajnie trzyma w napięciu ten film. Nie, nie śmieszy, a trzyma w napięciu. I Alvarez to potrafi robić. I dzięki temu Obcy teraz także właśnie wrócił jakby do korzeni, wrócił do tego, czym miał być, czyli horrorem. Tak? W przestrzeni jest najbliżej tej pierwszej części, tak, z Ridleya Scotta. Nie? Więc ma strasznie. I to się świetnie akurat udało. I bardzo fajny ten początek, otwarcie na tej planecie, bo dostajemy coś właśnie innego, rozszerzenie tak, trochę tego świata. Się. I wiemy, myślę, że bardzo fajnie i szybciutko zostaje rozegrane, kim są bohaterowie i zaczynamy im kibicować, bo wiemy, przed czym uciekają. I też jakie są relacje między nimi, wcale nie najłatwiejsze. I co ciekawe, relacja między robotem a właśnie... Tak, bardzo ciekawie zbudowane właśnie, super. Właśnie to. No potem jest, oczywiście już są na tym statku, no i pytanie na ile, i to co niektórzy widzę zarzucają mocno, że tam zbitka powtórek z poprzednich części. Na ile dla ciebie rzeczywiście tak jest, a na ile jednak to jest ciekawe? A dla mnie powrót właśnie do uproszczenia historii był bardzo fajnym powrotem. Nie? Przecież ja chciałem takie właśnie filmu oglądać. Nie? Nie chciałem przykombinowania, które wcześniej Ridley Scott zrobił, bo tego było za dużo i to w ogóle się gmatwało i zresztą nie miało sensu w wielu elementach. Natomiast tutaj ja chciałem właśnie czystą akcję z elementami napięcia, to dostaję. No i to wszystko okraszone jeszcze pięknymi efektami specjalnymi, bo to trzeba zaznaczyć, że tutaj no mamy tą animatronikę, czyli faktycznie nie komputery rządzą, tylko rządzą efekty specjalne, które
są no, realnymi pacynkami, nie? Praktycznymi. Jest napięcie, jest klimat, scenografia znowu, nie? Też fajnie, popracowali, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Muzyka też ciekawa. Jest ciekawa. I no i właśnie, no, no, Android znowu fajnie i w ogóle widzę w ocenach właśnie, że tutaj ten aktor, to widzę, że troszkę wypłynął przy okazji super, tego filmu. Fajnie, bo... Naprawdę świetnie się to zaprezentował. No Kaylee Spenny też myślę, że jest dała okay. radę. Że dała zaskoczyło radę. Mnie, bo ja na początku, no nie, no ona ma za bardzo taką mocno dziewczęcą i urodę i w ogóle cały taka anturaż. Drobna dziewczynka, nie? Więc no, może ciężko więc ja na początku... Tak... Ale ona nie udaje tutaj żołnierza Mariny, i nie? Całe szczęście no, właśnie, bo ja tego się obawiam. Jest sobą i jako ona jakoś musi sobie w tym wszystkim poradzić i to jest ten sobie radzi, tego więc jest okej. Okay. To nie jest może na miarę właśnie takiej postaci wow Sigourney Weaver, nie? No nie, tym, nie, daleko. Czy Furioza w Mad Max się na Drodze Gniewu, tak? No to nie są te mocne takie, no, no nawet albo Sarah Connor, nie? Nawet jej rola w Civil War była dużo, dużo potężniejsza, bym dokładnie. Powiedział. Nie? Tu jest po prostu dobrze, nie? Jeżeli chodzi o nią. I dobrze, bo to też nie... I to tak, no o to chodziło, bo tak naprawdę tu dostajemy bandę dzieciaków, nie żadnych żołnierzy, tylko bandę dzieciaków, które tam lądują na tym statku i próbują sobie poradzić. Ja trochę mam jako minus drugi plan, ponieważ bardzo się nie wyróżniają te postacie. One są wszystkie tak jakby jedną miarą szyte i po seansie tak naprawdę bardzo już, ja już zapomniałem, jakie tam postacie dodatkowe jeszcze były, nie? A szkoda, bo zobacz, u Camerona na przykład było, albo nawet u Ridleya w pierwszej części Obcego, zobacz, drugie tło, czyli wszystkie te postacie, które były dodatkowe, każda z tych postaci, ona była w jakiś sposób wyjątkowa, ona przykuwała uwagę. No za to dostajemy duże zaskoczenie. Nie wiem, chyba nie będziemy spoilerować, kto tam się pojawia, ale pojawia się jest. Ktoś. Duża niespodzianka też. I akurat ja pozytywnie serii, to tak. odebrałem, że tak, ciekawie nie, to zrobili. Nie dobrze to było zrobione, dobrze więc. Wykombinowane. Nie było to może na siłę, a było jakby w sensie scenariusza. No dobrze, ocenimy w skali od 1 do 10. Ja oceniam bardzo dobrze, czyli 8 na 10. Naprawdę przyzwoite kino, cieszę się, że to w tą stronę i oby tak dalej. Ta sama niespodzianka, która była przy ostatnim Predatorze Prey, gdzie poszło to w końcu w dobrą stronę też. Super. No i też u mnie 8 na 10 też bardzo, bardzo mi się podobało. No przede wszystkim jest tam to, co miało być, mhm. nie? Po prostu... Pełen emocji obserwuję ten spektakl, który się tam rozgrywa. Obcy są przerażający, a ludzie właśnie próbują i Android próbują sobie radzić. No dobrze, dziękuję za dzisiaj. Dzięki bardzo. Ale, także te dwie serie omówiliśmy dzisiaj. Kolejna seria powróci tak. już za kilka dni i o niej w następnym programie Beetlejuice. I zapraszamy już teraz, a za dzisiaj dziękujemy. Michael Malinowski. Marcin Olechnowski. Na razie, hej. Cześć. Filmopolis. Subiektywny przegląd filmów z repertuaru zielonogórskich kin. Recenzje, ciekawostki, wywiady.